Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, prezydent Lincoln przyjechał do nas do serwisu. Radio przyjechało do nas od pana Tadeusza z Zielonej Góry. Pan Tadeusz twierdzi, że radio pracuje w piątkach. Brak reakcji na pokrętło, zmianę częstotliwości. Działa, zaraz powiem, co było nie tędy. Ogólnie poza tym radio szumi, poza szumami milczy. Proszę o naprawę radia oraz tuning. Nie wiem, czy tutaj coś trzeba będzie tunić, czy można tutaj coś jeszcze stuningować. Myślę, że nie, bo to radio dosyć dobre parametry ma. Więc pierwszą rzeczą, którą tutaj zauważyłem w tym radiu, to oczywiście był przycisk włączony blokady, dlatego nie można było po prostu przekręcić żadną gałką. Momencik, zaraz zobaczymy, gdzie to jest lock. Działa, gdzieś tutaj to mamy. Tutaj mamy frequency lock, więc zobaczcie, jak jest wciśnięty ten guzik, po prostu nic nam nie będzie działało, prawda? Więc może przypadkowo pan Tadeusz nie zauważył, że ten przycisk mamy włączony, tą blokadę, więc dlatego radio, kiedy pozostało w piątkach, oczywiście nie działało nic. Więc tutaj na pewno nie ma co naprawiać, bo to wszystko nam działa. Jeszcze tak z rozmowy telefonicznej pan Tadeusz powiedział, że radio po prostu jest głuche, ale głównym problemem głuchości tego radia jest przycisk PA. Zobaczcie, on czasami tutaj nie styka. Przełącznik PA po prostu jak się zawiesi w którymś momencie, ogranicza nam tutaj głośnik, po prostu wyjście sygnału na głośnik i po prostu siłą rzeczy nie działa. Filtr ANLB działa, więc te wszystkie przyciski sobie po prostu rozbierzemy to radyjko. Wyczyścimy wszystkie przyciski, oczywiście kontaktem wystarczy, w zupełności będzie działało. Poza tym sprawdzimy sobie moce, czułość odbiornika na różnych pasmach, znaczy pasmach, na różnych częstotliwościach, na 26 MHz, 27 i 28. Zobaczymy, jakie czułości są na tych różnych częstotliwościach. Sprawdzimy czułość mikrofonu, moc tego radiotelefonu, głębokość modulacji w AM i dewiacji w FM. Ewentualnie, jeśli będzie potrzeba, odkręcimy tego więcej, żeby to radio po prostu słyszało, żeby to radio po prostu leciało pełną swoją mocą. Bo jeśli radiotelefon jest ustawiony na 80% modulacji i 1,5 kHz dewiacji w FM, to są naprawdę marne osiągi. Dobrze, przystąpimy najpierw do pomiaru wszystkiego częstotliwości. Będziemy się dowiadywali, co tam dalej można z tym radiotelefonem zrobić. Sprawdzimy teraz czułość odbiornika SINAT na częstotliwości 27 MHz. Środkowa częstotliwość pasma tego radioodbiornika. Jak widzimy, w tym momencie mamy na wyjściu generatora dużej częstotliwości 935 mikrowoltów. Zjedziemy sobie do tego momentu, aż nam wyświetli na dole SINAT 20. Momencik, tylko że zauważyłem tutaj jedną rzecz. Jak odstroimy radiotelefon o 40 Hz, to SINAT nam podchodzi do góry. To znaczy, że to radyjko nie stoi w częstotliwości, ponieważ przy odstrojeniu częstotliwości SINAT będzie nam spadał. Widzicie? Także na pewno jest coś tutaj z częstotliwością. Trzeba będzie to radyjko dostroić, ale wstępnie sprawdzimy SINAT, czułość odbiornika. Zmniejszymy teraz sobie odpowiednio wyjście sygnału WC. Jak widzimy, na poziomie czułość odbiornika, na poziomie 698 mikrowolta, to mamy minus 110 dB. Standardowa czułość tego odbiornika. Teraz przejdziemy do częstotliwości 28 MHz. Częstotliwość 28 MHz, wyjście 698 mikrowolta i poziom modulacji 80%. Teraz badamy sobie czułość w AM-ie. Jak widzimy, troszeczkę jest wyżej. Spróbujemy sobie zmniejszyć jeszcze, żeby było SINAT 20. Tutaj radio jest bardziej czułe z tego, co widzę. Tak, radio telefon jest czuły na poziomie 630 mikrowoltów. Już tutaj mamy większą czułość. I teraz jeszcze sprawdzimy sobie częstotliwość czułość dla częstotliwości 26 MHz.
tam gdzie zazwyczaj rozmawiają z CB radiowcy, CBiści na swoich kanałach 26 MHz. Proszę, tutaj już nam Sinat spadł do 16, więc żeby tutaj sprawdzić czułość, musimy się podciągnąć z sygnałem WC. No, jak widzimy, tutaj już mamy czułość troszeczkę niższą tego radiotelefonu, na poziomie 940 mikrowoltów, więc tutaj czułość jest bardzo, bardzo, bardzo niska, znaczy bardzo niska, o wiele niższa niż na pozostałych pasmach. Spróbujemy teraz się odstroić o te 40 Hz, jak widzicie, tutaj nam to nie rośnie. Radiotelefon też do dostrojenia, mamy generatory, widzę, że chyba nie bardzo działają częstotliwości. Ok, trzeba będzie przeprowadzić strojenie filtrów pasmowych, żeby ta czułość była optymalna na wszystkich pasmach. 600 i 900 mikrowoltów to jest bardzo dużo, bo to jest 300 mikrowoltów, 0,9 mikrowolta, przepraszam, 300, co ja mówię, 0,9 mikrowolta i 0,6 mikrowolta to dosyć spory przedział różnicowy. Dobrze, sprawdzimy sobie teraz parametry nadajnika tego radiotelefonu. Teraz sprawdzimy sobie moc na poszczególnych pasmach z modulacją lub bez modulacji. 28 MHz minimalna moc tego nadajnika w emisji AM bez modulacji to mamy 0,35 mW. 90 mW, przepraszam, 0,92 mW. I tu mamy na 28 MHz 90 mW. Teraz moc maksymalna. Moc maksymalna 9,8 W. 9,8 W. Ok, teraz częstotliwość 26 MHz. Moc minimalna 1,1 W. Na 26 już się wszystko zmienia. 1 W praktycznie. 1 W i maksymalna moc bez modulacji oczywiście 11,1 W. I teraz Państwo 27 MHz. Moc minimalna 1 W, 96 mW. 96 mW i maksymalna moc na częstotliwość 27 MHz 10,6 W. 10,5 W. Dobrze, ale jak zdążyliście zauważyć, nadajnik w AM jest dosyć mocno odstrony, 300 Hz. 300 Hz to jest dużo. Gdyby to było 30 Hz, to jeszcze rozumiem, ale dla mnie 300 Hz to jest niedopuszczalne, także musimy tutaj skorygować tą częstotliwość. Teraz możemy zmierzymy moc PEP nadajnika. Wejście generatora MC na gniazdo mikrofonowe mamy 30 mV. Sprawdzimy sobie teraz, jak to wygląda. Widzicie? Maksymalna modulacja to jest 77%, nawet nie 80%. Także tak to się kształtuje i moc 13,4 W na 27 MHz. Oczywiście ta moc zawsze będzie stosunkowo wyższa przy modulacji w emisji AM niż bez modulacji, więc nie będziemy sprawdzali poszczególnych pasm. Jak widzicie, modulacja na poziomie 77% to jest dosyć mało, bo powiem szczerze, nawet gdybyśmy teraz spróbowali zrobić tak, że spróbujemy tutaj do 100 mV wejść, jakbyśmy mieli na przykład mikrofon ze wzmocnieniem, taki dość zdrowy, no to widzicie 79, 80% modulacji nam wychodzi, już więcej się nie da, bo ogranicznik po prostu jest tylko do 80% zakręcony, więc żeby troszeczkę głośniej było słychać, należałoby odkręcić to do 90, nawet 100%. Wtedy jest efekt tego i tak też uczynimy. Także sprawdzimy teraz sobie dewiację w FM-ie, jak wygląda poziom dewiacji.
Teraz sprawdzimy poziom dewiacji w emisję FM. Standardowo na wyjściu generator małej częstotliwości 30 mV. Dewiacja na poziomie 0,1 kHz, bardzo mało. Cicha ta modulacja w FM jak jasny gwint. Spróbujmy zwiększyć na maksimum, zobaczymy co się stanie, ile ta dewiacja nam tu pokaże. Nawet nie chcę nam tutaj bardzo pokazać się ta dewiacja. Dopiero rośnie przy 100 mV. O matko jedyna. Bardzo cicha ta modulacja. Zobaczcie, żeby 1,7 kHz była dewiacja, to ja już muszę tutaj 200 mV zasadzić. Już mamy teraz 300, no to już jest 1,7 kHz i więcej nie puści, więc będziemy musieli też tutaj zrobić jakieś 2,5-3 kHz, żeby to miało jakiś normalny poziom modulacji w FM-ie, bo tak to po prostu przy takiej czułości mikrofonu, jak na przykład 30 mV, zrobimy 30 mV. Zobaczcie, dewiacja też na poziomie 1,7 teraz się pokazało, widzę, kiloherca, teraz dopiero schodzi. Także bardzo, bardzo cicha ta modulacja w FM-ie. Ok, także wiemy co mamy zrobić. No niestety nadajnik musimy do częstotliwości doprowadzić, odbiornik również, z racji tego, że podejrzewam, że nie siedzi w częstotliwości. Nawet to tutaj widać, że częstotliwość musimy nadajnika też dostosować. Sprawdzimy za chwileczkę moc w emisji SSB, USB dokładnie. Mamy emisję USB, wejście mikrofonowe sobie wystrojemy na 30 mV. Zobaczymy jaka będzie moc maksymalna z tego nadajnika przy 30 mV. Maksymalna moc 28,8 W, 29 W. Nie wiem czemu tu się robi 9,2 kHz, coś zniekształca nam tutaj tor nadajnika. Sinad 2,9 dB, zobaczymy jakie tu mamy zniekształcenia jeszcze. 70% zniekształceń, musimy spróbować sobie tutaj zmniejszyć modulację. Tak, dopiero spadają nam tutaj te zniekształcenia, dopiero jak mamy tutaj 1,6 mV, ale to dopiero moc nam wtedy spada. Także maksymalna moc przy najniższym wysterowaniu mikrofonu mamy, już mówię, sprawdzimy to od razu, 28 W przy 16-20 mV, 20, damy 30, jeśli damy 30, no 28 W, też ograniczona ta moc jest w tym radiotelefonie tutaj, więc też odkręcimy, żeby tutaj maksymalnie można było uzyskać więcej tej mocy. Sprawdzimy przy większym, no już teraz spadać zacznie, bo ALC zaczyna działać, więc przy 30 mV spróbujemy uzyskać tutaj jeszcze większą moc, odkręcając to w radiu. Dobra, no musimy otworzyć się rzeczy radio, telefon i tutaj dostroić też nadajem, bo widzicie 652 Hz, a musimy mieć 27201 MHz. Tak powinno być w emisji SSB przy modulacji 1 kHz. Przystąpimy teraz do regulacji częstotliwości nadajnika, przekręcając potencjometrem montażowym, takim PR-kiem, tak zwanym VR111. Oczywiście radio musimy mieć wygrzane, trzeba o tym pamiętać. Zrobimy to bez modulacji, bo niestety modulacja jest tu nam teraz niepotrzebna. Najlepiej w FM-ie to nam będzie najczęściej pracowało. Widzimy, troszeczkę mamy tutaj poniżej częstotliwości. Spróbujmy tutaj sobie jechać tą częstotliwość. Pamiętajcie, że każdy producent podaje plus minus 20 Hz, więc na końcu możemy mieć 20 do góry albo 20 na dół, więc 20 Hz, jeśli będzie to różnicy, to nie jest problem. Częstotliwość nadajnika mamy już tutaj skorygowaną, potem sprawdzimy częstotliwość odbiornika i sprawdzimy teraz w SSB, czy też nam się będzie zgadzało. Emisja USB, włączamy generator i sprawdzamy jaka jest
moc w emisji USB. Jak widzimy 27971, więc tutaj mamy jeszcze za nisko, więc zrobimy w ten sposób, że nadajnik sobie wystroimy tutaj na PR-ku, a odbiornik będziemy na filtrach tutaj sobie stroić. Teraz mamy dobrą częstotliwość 44 Hz, za wysoko to jest dopuszczalne, także o, jeszcze dosyć tak precyzyjna robota, także o, 20 za dużo. OK, 27,01 kHz i 8 Hz wyżej może być, tak zostawimy, będzie OK. Jeszcze teraz LSB powinno być poniżej 1 kHz. Sprawdzamy. Teraz sprawdzimy sprawność odbiornika, czy odbiornik jest w częstotliwości. Mamy podłączony generator WC wysokiej częstotliwości i odstrojony 1 kHz do góry w emisji USB. Jak widzimy, na odczycie powinniśmy mieć 1 kHz, a mamy 1,5 kHz, więc musimy odbiornik niestety odstroić, dostroić, żeby był po prostu 1 kHz, żeby nasza częstotliwość na odbieranym sygnale tutaj na pomiarze wynosiła 1 kHz. Tylko dobrze, już dochodzimy do tego. Read na godzinie 12 i stroimy. Mamy 1 kHz i teraz odbiornik mamy zestrojony w emisji USB, co słychać, sygnał 1 kHz. I teraz analogicznie zrobimy zabieg, przeprowadzimy do emisji LSB, gdzie musi mieć 1 kHz poniżej częstotliwości, więc 27,199. Jak widzimy, emisja LSB również jest już dostrojona, 1 kHz tutaj częstotliwość odbieranego sygnału, także w zupełności dobry, że tak powiem, wynik, jeśli chodzi o zestrojenie, bardzo rozstrojone było to radio. I teraz dopiero możemy przystąpić do dostrojenia nadajnika. Teraz sprawdzimy częstotliwość nadajnika w USB. Wymusiłem sobie tutaj karierem na płycie głównej falę nośną. Mamy 482 Hz za wysoko, więc musimy zjeżdżać tutaj częstotliwością w dół na równe 200. Plus minus 20 Hz oczywiście. Jest za dużo, także 30. OK, sprawdzamy teraz LSB. Przepraszam. Sięga nam się troszeczkę. LSB. Mamy identycznie 2 Hz poniżej. Także nadajnik i odbiornik mamy zestrojony i sprawdzimy sobie ponownie czułość odbiornika na paśmie 27 MHz przy dostrojonym generatorze częstotliwości odbiornika i nadajnika.
Jeśli pamiętacie, na początku mieliśmy czułość odbiornika w emisji M na paśmie 27 MHz 715 mikrowoltów. Teraz nam wzrosło to do 608 mikrowoltów, więc to znaczy, że potrzebujemy mniejszego sygnału, żeby mieć odpowiednią czułość przy Synapse 20. Jak widzicie, zestrojenie częstotliwości bardzo robi wielką różnicę. Ja Wam teraz pokażę, jak odstroimy 2,5 kHz, to ten tor odbiornika i widzicie, już spada znacznie tutaj wartość Synapse. 2,5 kHz do góry. Także jak widzicie, spróbujemy jeszcze tu troszeczkę, momencik, przepraszam, nie tym kręcę. 608 mikrowoltów. Teraz spróbujemy od jakieś grosze się tutaj odstroić. Widzicie, 80 Hz i już tutaj mamy spadek czułości. Bardzo wąsko radio ładnie pracuje, także elegancko można sobie tutaj przeprowadzać łączności. Jak widać, w efekcie końcowym strojenia czułości odbiornika uzyskaliśmy czułość na poziomie 574 mikrowolty, gdzie na początku mieliśmy czułość tylko 715 mikrowoltów. Także czułość odbiornika znacznie nam tutaj podskoczyła. Myślę, że łączności będą przeprowadzane ok. To chyba by było wszystko, jeśli chodzi o ten radiotelefon. Jeszcze sprawdzimy sobie czułość mikrofonu, jaką tutaj ma ten radiotelefon, żebyśmy mogli sobie sprawdzić i mieć porównanie, jak to wygląda w tym radiu. Także sprawdzamy sobie, od którego momentu SSB zacznie nam emitować tutaj falę nośną, przy jakim najniższym napięciu MC. Maksymalna moc nadajnika, którą udało nam się uzyskać, to jest 29 W przy wejściu mikrofonu, czułości wejściu mikrofonowego wejścia mamy 15 mV. Także 15 mV mamy 29,3 V. Bardzo dobry wynik, już więcej nam tutaj w mocnie podskoczy w SSB. Także 15 mV, 14, mamy 29 W. Ok, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o strojenie nadajnika. Czułość mikrofonu tego radiotelefonu wynosi 8 mV i mamy tutaj maksymalną moc 28,4 W, także powinno, jest to na pewno dosyć spora czułość mikrofonu, także na poziomie 8 mV, przepraszam, mogła być troszeczkę wyższa, także w porównaniu na przykład z prezydentem Jacksonem dwójką, gdzie czułość mikrofonu wynosi 3 mV i mamy wtedy pełną moc, także proszę, 8 mV i mamy 27 W, nawet 10 mV byśmy musieli tu tak z ręką na sercu dać, żeby nam tutaj wyszło. Ok. Test nadajnika i czułości mikrofonu mamy zakończony. Jak widzimy, radio mamy praktycznie gotowe. Teraz jeszcze zostało nam zdemontowanie całego panelu przedniego i zajęcie się wyłącznikami. Przełącznikami, które po prostu trzeszczą tutaj ze starości, chyba już wyschły. I oczywiście enkoder, który jest odpowiedzialny za przełączanie częstotliwości, ta gałeczka też się zacina. Musimy przeprowadzić zabieg i jak widzicie, nie zawsze to łapie. Taki sam zabieg jak ostatnio w poprzednim filmie. Także postaram się jeszcze wszystko na bieżąco objaśnić. Więc jak już wcześniej mówiłem, przepraszam, kamerą tutaj ruszyłem. Teraz przystąpimy do zdjęcia przedniego panelu z tego radia. Zdemontujemy sobie wszystkie potencjometry, znaczy nie będziemy ich specjalnie wylutowywać, raczej zobaczymy, jak to tam wygląda, już znowu nie pamiętam. Zregenerujemy sobie te wyłączniki wszystkie, oczywiście i enkoder również, który nam się tutaj zacina, jak widzieliście na wyświetlaczu, ta częstotliwość nie zawsze chce przeskoczyć. Jak widzicie, Lincoln jest rozebrany, że tak powiem, do rosołu, wszystko wypinałem, cały panel przedni rozebrany, musimy go wyczyścić, bo jest troszeczkę w środku brudny, więc wyczyścimy od razu, żeby odświeżyć całość, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście wszystkie potencjometry, że tak powiem,
zregenerujemy sobie kontaktem. Bardzo dobry środek do konserwacji i regeneracji potencjometrów. Oczywiście wszystkie trzeba spryskać. Tak samo wyłączniki, które nam tutaj trzeszczą i nie stykają, który jest od przełączenia na papugę. On jest główną przyczyną to, że mamy tutaj zaniki odbioru, prawda? Także wykonamy te czynności, że tak powiem, serwisowe, które nam tutaj, które będziemy musieli, że tak powiem, przy użyciu tego preparatu i będziemy składać z powrotem, prawda? Z racji tego, że zauważyłem w środku, że to radio było czymś zalane na dolnej części tego, tej obudowy panelu, postanowiłem go wyczyścić. Tutaj, jak widzicie, wyczyściłem go, jest bardzo ładny, teraz odnowiony, odświeżony. Myślę, że pan Tadeusz będzie zadowolony z tego radyjka, ponieważ radio jest naprawdę w dobrym stanie. Myślałem, że radio było nietykane, że radio było dziewicze, że to tak powiem, ale niestety troszeczkę się rozczarowałem z racji tego, że brakuje już tutaj jednej śruby, którą musimy uzupełnić, więc radio już nie kwalifikuje się jako, że tak powiem, nieruszane. Ale żadnej szkody tu nie jest narobione, że tak powiem. Chyba ktoś lutował jakiś przewód, ponieważ tutaj widać wyraźnie miejsca lutowania. Ktoś to próbował przylutować, nie wykręcając tych wszystkich elementów. Poskładamy to sobie teraz w całość. Zobaczymy, jak to będzie nam wyglądało. Myślę, że pan Tadeusz będzie zadowolony. Oczywiście potem jeszcze zrobimy końcowy test całego radiotelefonu i będziemy radiotelefon odsyłać do właściciela. Radiotelefon został odświeżony, jak widzicie, bardzo ładnie wygląda, prawie jak nowy. Brzydkie, zaszkotowane przewody z głośnika zastąpiłem tutaj takimi koszulkami termokurczliwymi. Jest bezpiecznie i estetycznie to wygląda. Radio tu mamy czyste, elegancko wszystko tutaj widać. Myślę, że pan Tadeusz będzie zadowolony, jeśli jak radio otrzyma z powrotem. Sprawdzimy sobie jeszcze teraz końcowy efekt, czy wszystkie parametry radio trzyma. Oczywiście wygrzejemy za chwilę radiotelefon, musimy go włączyć na jakiś czas, na pół godziny do 40 minut, żeby sobie poleżało włączone, nagrzało się. Oczywiście ja sobie w tym czasie wypiję kawę i przystąpimy jeszcze do końcowego testu mocy. No i może nie selektywności, ale głównie chodzi tutaj o częstotliwość, czy jest prawidłowa na poszczególnych emisjach. Podczas sprawdzania częstotliwości nadajnika natknąłem się na taki mały problem, ponieważ radio bardzo odjechało od częstotliwości, mimo to, że już było zestrojone. Odbiór był prawidłowy, ale nadajnik znowu się odjechał o jakieś 300 Hz. Doszedłem do tego, że powodem jest PR-ek ten tutaj, ten potencjometr montażowy, tak to powinienem nazwać fachowo, który po prostu jest już niestabilny z racji tego, że chyba jest suchy. Próbowałem go tutaj reanimować, niestety nic to nie dało. Wlutujemy na jego miejsce tutaj taki precyzyjny, wieloobrotowy potencjometr, który na pewno da nam pewność, że ta częstotliwość będzie ustawiona co do joty, także nie będzie większego problemu już teraz z pływaniem tej częstotliwości. Przystępujemy do wymiany. W radiu wymieniliśmy już potencjometr montażowy, tak zwany PR-ek potocznie, na wieloobrotowy, też o wartości 10 kOhm, także jak widzimy, można teraz nim bardzo, bardzo naprawdę precyzyjnie co do 1 Hz sobie częstotliwość nadajnika ustawić. Bardzo dobra rzecz. Jeśli macie problem z pływającym nadajnikiem, ewentualnie odstraja Wam się on dość sporo, radzę wymienić to sobie na taki wieloobrotowy. Naprawdę uproszcza to sprawę. Z tym, że pamiętajcie, no, ja pokazuję to I to, co robicie w swoim radiu, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeśli nie czujecie się na siłach, możecie do nas takie radio przysłać, my to wymienimy za Was, nie ma problemu. Jeszcze chciałem kilka słów powiedzieć. Tak jak widać, mamy to gotowe. Zamkniemy teraz radiotelefon i sprawdzimy sobie poszczególne częstotliwości. Pamiętacie o tym, że strojenie radia musi przebiegać
pomiar tej częstotliwości przy zamkniętej tej pokrywie. To radio musi być wygrzane, ponieważ otwierając tą pokrywę wychładzamy już tutaj cały układ sobie i częstotliwość znowu będzie leciała w dół. Jeśli będzie zimne, zamkniemy, częstotliwość poleci w górę. Sprawdzimy sobie teraz częstotliwości odbiornika, nadajnika w emisji USB, LSB i to, co jest akurat najważniejsze, a najważniejszą emisją tutaj jest emisja USB z racji tego, że tutaj się najwięcej rozmawia. Dobrze, przechodzimy do testu jeszcze końcowego i to chyba by było na tyle. Test częstotliwości odbiornika, nadajnika, podłączamy generator w dużej częstotliwości do gniazda antenowego, odstrajamy go o 1 kHz do góry dla USB i o 1 kHz w dół dla LSB. Na odczycie generatora tutaj audio będziemy odczytywali częstotliwość audio 1 kHz. Tak powinno to wyglądać. Oczywiście pamiętajcie, że puszczamy sam czysty sygnał samego kariera, czystą falę nośną, bez modulacji. No to przechodzimy do testu. Na początek sprawdzimy sobie częstotliwość nadajnika w emisji LSB. Oczywiście wymusiłem sobie tutaj karierem falę nośną, żeby nam tutaj... coś chyba za dużo leci. 0,98, prawie 1 W, 1 mW. 6 Hz poniżej częstotliwości, bardzo dobry wynik. Może być, pamiętajmy, plus minus 20 Hz, taki jest książkowy, że tak powiem, książkowa odchyłka takich częstotliwości w radiotelefonach takiej klasy. Wiadomo, że w radiotelefonach KF to już jest troszeczkę inaczej. Teraz sprawdzimy sobie USB. Hz poniżej częstotliwości dopuszczalne, zostawiamy 8, także nie trzeba nic tutaj dotykać, to jest optymalnie, co nam się udało zrobić. Także przejdziemy teraz do sprawdzenia częstotliwości odbiornika. Teraz widzimy pomiar częstotliwości odbiornika dla emisji USB. Generator mamy odstrojony, generator W3 bez modulacji oczywiście, mamy odstrojony o 1 kHz do góry. Odczyt częstotliwości odbiornika mamy 1 kHz. Te tutaj końcowe cyferki, uwierzcie mi, to prawie nic nie znaczy, także ewentualnie można się dostroić, wiadomo. Po to jest karier, żeby się dostrajać. Dla emisji USB, jak widzimy, jest 1 kHz odczytu, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Teraz sprawdzimy sobie LSB. Teraz mamy pomiar częstotliwości odbiornika w emisji LSB. Odstrojony generator w dużej częstotliwości o 1 kHz w dół. Odczyt częstotliwości odbiornika tutaj 1 kHz i też grosze. Także bardzo dobrze to radio nam tutaj pracuje. Jak widzimy, elegancko. Powinno się dobrze spisywać. Ok, no to było chyba wszystko. Jak wiemy, moce to już mamy ustawione. Czułość odbiornika też jest ustawiona. Moc tego radiotelefonu to jest prawie 30 W w SSB, 10 W AM/FM i 13 do 14 W PEP w emisji AM. Myślę, że film Wam się podobał. Proszę o łapki w górę ewentualnie. Jeśli chcecie subskrybować mój kanał, pamiętajcie, żeby nacisnąć dzwonek taki specyficzny koło przycisku subskrybuj. Będziecie dostawali powiadomienia, jeśli chodzi o wszystkie moje nowości na naszym kanale, na moim kanale. No cóż, radio musimy złożyć, zakleić i wysłać do klienta z powrotem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do oglądania mojego kanału. Życzę oczywiście dalekich, potwierdzonych łączności, no i oczywiście niezakłóconych. Pozdrawiam i amatorskie 73.